Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Dzisiaj będziemy testować sobie Astona Martina wersję Zagato, czy model Zagato, który strasznie nie podoba mi się z tyłu. Przód jest absolutnie zajebiaszczy. Naprawdę bardzo podoba mi się zaokrąglony ten grill cały z przodu. Świetnie to wygląda, naprawdę. Ale tył jest totalnie skopany. To, nie wiem, te światła, to nie wiem, kto to w ogóle wymyślił. W każdym razie jest to bardzo fajny samochód ogólnie. Dach mi troszeczkę przypomina ten z Nissana z Skyline'a R35, wiecie? Taki troszeczkę podobny jest, może bardziej taki skoszony do tyłu. Natomiast ogólnie model, jeśli by uciąć ten tył, jest naprawdę spoko. Mam go obecnie zrobionego na 837 punktów, więc będę musiał go trochę podrasować zanim wyruszymy na PvP i być może pojedziemy na nowym trybie. O fuck, źle. No dobra, nie wiem czy coś z tego będzie. Chodzi oczywiście o platynę. Na tym wyzwaniu mam tylko brąz zdobyty. Nawet chyba nie, w ogóle go chyba nawet nie robiłem. Slalomy rzadko kiedy robię, ale jak już robię, to takim samochodem, który się do tego nadaje. I widzę, że Aston Martin dość dobrze sobie nawet tutaj radzi, wiecie? Ale nie wiem, czy będzie platynko. Jest platynka. Bez problemu. Nawet pierwszą bramkę pominąłem i udało mi się zdobyć platynę. Całkiem niezłe ulepszenie. Jeszcze co my tu możemy znaleźć sobie takiego ciekawego dla Astona? Zbieranie nie. Mamy tutaj test prędkości plus 4. Nawet za brąz dostaniemy. W którą stronę lepiej jechać? Jak się zastanawiam. Tu chyba będzie z góry, więc pojadę od tej strony i zobaczymy jak pójdzie. Yeah! Testy prędkości są moimi ulubionymi wyzwaniami umiejętności. O kurde. O, może być ciężko, ale Lucek się nie poddaje. Szkoda, że ten duch nie robi tunelu aerodynamicznego, to nie, to by było bez sensu, ale jechałbym szybciej. Dobra, przy dodawaniu nitra, jak widzicie, nie ma żadnych problemów z trakcją, co zdecydowanie na plus w tym samochodzie. W niektórych wozach naprawdę jest z tym problem, nawet wyczynowych. W szczególności na, no właściwie w torowych też się to zdarza, ze względu na bardzo dużą moc i małą, niską wagę. No dobra. Zobaczmy, co jeszcze mamy tutaj do zrobienia. Precyzja. Zobaczymy, jak na precyzji sobie poradzę. Tylko nie wiem, czy to będzie na asfalcie, czy gdzie. Test precyzji mamy. A, można to jeszcze pojechać. Tylko w którą? O, myślę, że w tę stronę. Pojedziemy i będzie spoko. Szybka podróż. Lecimy. To jest też taka utwardzona droga, więc tutaj moja wersja jak Astona Martina, która jest przystosowana bardziej na asfalt, poradzi sobie jak najbardziej. Pytanie tylko, czy dobrze przejadę te bramki. Mam nadzieję, że nie będzie problemów. Bramki właśnie lubię jeździć na kamerze z maski, bo lepiej jest mi wtedy celować. Oh fuck, jedną spieprzyłem, drugą chyba też. Dobra. Au. Jest złoto. I jest platyna. Dobra, świetnie. Udało się bez większych problemów zrobić to po prostu Astonem Martinem. Ja ogólnie staram się teraz zdobywać części, które mają premię do przyczepności. W The Crew jest to bardzo ważne. Większość samochodów ma niską przyczepność. Test jazdy po linii. I przy dodawaniu nitra na przykład jest to dosyć pożyteczny upgrade. Tutaj mamy test slalomu. Myślę, że tutaj też coś dobrego zdobędziemy. I tak dobijemy, myślę, że do 1000 i spokojnie możemy ruszać na PvP. Właściwie to już nawet zaraz, 949 punktów mamy. Okej. Zakręt, uwaga. Okej, udało się. Myślę, że tutaj dobrze pojechałem, bo jest prosta, ale z drugiej strony też mamy hopki. To jest chyba Seattle, tak mi się wydaje. Seattle jest raczej w zachodnich Stanach.
niż wschodni. To oczywiste. Na skraju, chyba gdzieś niedaleko Alaski, tak mi się wydaje. O kurde, mam dopiero... ale jeszcze dużo czasu. Już jest złoto. I jest platynka. Pięknie. Wow! Dobra. No i chyba będzie... nie, jeszcze nam brakuje do 1000. To przejdziemy sobie jedno wyzwanko i na pewno uda się. I teraz chciałbym, żeby to było coś związane z szybką jazdą, z prędkością. Test prędkości, proszę bardzo, ale czy to będzie na... nie, no musi być. Wszystkie testy prędkości są na asfalcie. W którą stronę lepiej pojechać? Oj, tutaj w dwie strony jest taka sprawa nieciekawa. Gdzie będzie z górki? Tutaj jest ta prosta, ona mi się bardzo podoba. I myślę, że pojadę jednak w tę stronę. Zobaczmy. Hops. I dobra. No i sprawdzamy, jak pójdzie. Dobra, spokojnie z tym nitrem. Tutaj są zakręty. Oj, troszeczkę zarzuciło przy wyjściu. No dobra. I gaz. No tutaj troszeczkę trakcji straciłem, już zbliżamy się do 1000 punktów i ten samochód to ma zdecydowanie lepsze przyspieszenie niż wcześniej. A poza tym ładowałem tutaj części jak idą, nie wszystkie przecież poszły na przyczepność i to się troszeczkę odbiło na gorszej trakcji. Ale dobra, chodźmy teraz w takim razie, zrobiliśmy sobie ten wspomniany 1000 punktów, chodźmy sobie teraz na jakieś PVP. No i dobrze, jesteśmy już na PVP. Zdaje się, że wyścig zaraz się zacznie. Będzie to wyścig nie do zatamowania. Będziemy ścigać się w końcu samochodami wyczynowymi, czyli właśnie moim Astonem Martinem Zagato. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Widzę, że jest tu jedno BMW Skyline i coś jeszcze tam było. I Skyline. W ogóle jakie jasne kolory mają te samochody. I fajnie, że mamy tutaj wyłączony, czy raczej wyłączone kolizje. Nie wiem, czy ja ich doganiam, czy nie. Są troszeczkę lagi, ale zdaje się, że radzę sobie całkiem dobrze. Oni troszeczkę lepsze samochody mają, ale powiem wam, że już na tym poziomie różnica jest niewielka. To już bardziej zależy od kierowcy, kto wygra, a kto nie, niż od samochodu. Powyżej 1000 punktów spokojnie można sobie walczyć na PVP, a zdobyć taką ilość punktów naprawdę nie jest trudno w każdym samochodzie. Widzę, że tutaj na przodzie Skyline mnie odstawił. Jak widzicie, ma o 200 punktów więcej punktów niż mój Aston, ale myślę, że mam szansę jeszcze go dogonić. No ciekawe, jakby sobie poradził z moim GT500. Ktoś słusznie zauważył w poprzednim filmie z The Crew, że no, ten samochód naprawdę jest świetny na zakręty. Co jest dziwne właśnie dla GT500. No ale skupmy się na Astonie Martinie. Jak nim się właściwie skręca? Wiecie co? Nie ma nic szczególnego w tym skręcie. Bardzo fajnie mi się nim robi power slidy na dość krętych trasach. W czasie, kiedy wyszukiwał mi się wyścig PVP, jeździłem sobie trochę po świecie gry, zdążyło mnie raz wywalić. Z gry ogólnie gra się skraszowała. I powiem wam, że naprawdę fajnie mi się nim jeździło. Nie jest jakiś szczególny ten skręt, prowadzenie czy coś w tym rodzaju. Przyspieszenie jest ok, raczej wszystkie te samochody na tym poziomie tuningowym mają takie same przyspieszenie. Kwestia tylko samego prowadzenia i trakcji. No nie we wszystkich samochodach jest tak samo. I tutaj myślę, że Aston Martin Zagato naprawdę nie radzi sobie aż tak źle. Chociaż zdarzają się takie sytuacje jak ta tutaj. Ale to była raczej moja wina, bo troszeczkę skopałem. Spróbuję złapać tunę za tą BM-ką. I chyba mi się to udaje. Tamten Skyline mnie odstawił, no niestety, gdyby nie ten problem tutaj, to myślę, że byłoby lepiej. Uwaga, tu mamy trochę zjazd. Udało się BMW. Okej, zdobyłem ten punkt. Zależało mi na tym, żeby skrócić troszeczkę zakręt. Zaraz ten koleś z tyłu będzie mnie wyprzedzał, bo łapie mój tunel.
Mamy już pełne nitro i uwaga, siu, poleciał i teraz ja biorę jego tunel. To jest fajna sprawa, bo naprawdę można bardzo, bardzo szybko tutaj jechać i wykrusza się kierowca, który po prostu będzie miał no, pecha i trafi albo w trafika, albo zjedzie po prostu na pobocze i dużo czasu straci. Natomiast ten kierowca z przodu ma problem, bo on nie łapie... What the fuck? Nie łapie tunelu aerodynamicznego do żadnego kierowcy, a my dzięki temu możemy jechać bardzo, bardzo szybko i dogonić jedynkę. I to jest zdecydowany plus w dekru. O, to było dobre, naprawdę. To mi się podobało. Dla takich chwil w dekru się żyje. Czy gra raczej. O, what the fuck? Co on zrobił? Co on zrobił? No kurde. Widzieliście, jak mnie trafikiem strzelił? Ja pierdzielę. No niestety, kolizje są wyłączone, ale trafiki są włączone. Dlatego niestety trzeba dealać z tym. Ukończę chyba na pozycji trzeciej, dobrze mówię. W każdym razie i tak dostanę 16 tysięcy dolarów, co jest bardzo fajną kasą w tej grze. Właśnie za to lubię PvP, bo tu nie wiadomo, kiedy ty dużo kasy zdobywasz. Po prostu jeździsz sobie, wygrywasz albo nie wygrywasz, a i tak kasę zdobywasz i masz na nowe samochody. Z jednej strony fajnie, a z drugiej jednak chciałbym, żeby jako, nie wiem, ktoś, kto dojeżdża na pierwszej pozycji, żebym wygrał po prostu coś lepszego, tak? Coś, jakiś, nie wiem, dodatek do samochodu. Po prostu, żeby był taki sens ścigania się, żeby był ten sens dotarcia na metę jako pierwszy. Chodźmy na następny wyścig. Następny wyścig to będzie Little Havana, o tak. I będę się ścigał tylko z jednym graczem, będzie to... chciałem powiedzieć Volkswagen Murcielago. Lamborghini Murcielago. I zobaczymy, jak mi pójdzie w moim Zagato. Mamy tutaj również wyłączone kolizje. I włączony ruch uliczny. Na starcie udało mi się wystartować troszeczkę lepiej, ale tutaj trzeba uważać. Troszeczkę jest ograniczona widoczność przez zachód słońca. Widzę, że Lamborghini, ten koleś, który się ze mną ściga, ma znacznie wykokszone. No troszeczkę wymaksowany. Po prostu wymaksowany, no. A ja mam tylko 1000 punktów, nieco ponad, ale koleś się rozwalił gdzieś tam z tyłu. Nie wiem, czy będzie chciał jechać do końca wyścigu, jeśli tak, to brawa dla niego, ale chyba się podda, coś tak czuję. Jest na mapie, ale nie, jedzie do przodu. No, chyba ma gdzieś tam jakieś przeczucie, że mnie dogoni. Wprawdzie mam troszeczkę gorszy ten samochód. Ale no, tamtych przeciwników poprzednich miałem sporo lepszych niż tego tutaj. Ten już na prawie samym starcie się rozwalił, nie wiadomo dlaczego. Po prostu się rozwalił. Na mapce już go nie widać. Właśnie, pokażę wam z tego Astona od środka, jak wygląda sobie. Schowam mapkę. Tak sobie wygląda, czyli zegary podstawowe jak w Astonach, tak? Mamy kręcący się zegar, obrotomierz, w lewą stronę, nie w prawą stronę, jak to w większości samochodów bywa. I bardzo ciekawie zaprojektowany prędkościomierz. Bardzo mi się to podoba ogólnie, bo wnętrze tych Astonów Martinów jest no, po prostu troszeczkę inne, jest charakterystyczne dla tej marki. I właśnie myślę, że fani marki Aston Martin właśnie bardzo lubią tego typu smaczki. Meta przede mną, bardzo krótki ten wyścig. Udało mi się bez jakichś większych problemów tutaj wygrać. Tak jak mówiłem, można mieć 1000 punktów i też można się tutaj mierzyć z tymi przeciwnikami. Oczywiście jakbym miał wymaksowanego Astona, pewnie byłoby mi troszeczkę lepiej, ale chyba nieznacznie. No i zaczynajmy sobie kolejny wyścig, Złoto dla Zuchwałych, tak się nazywa. Znowu jadę z tym Lambosem, tym razem mamy dzień, ale myślę, że będzie ciekawie. Widzę, że tutaj sporo prostych, przynajmniej zaczynamy od długiej, długiej prostej. A, już się nie mogę doczekać, jak się rozpędzę. No dawaj, Lambo, pokaż, co potrafisz. Wow! Mało brakowało. No, powiem wam, że start, jak widzicie, troszeczkę... Można powiedzieć, że równy, tak? Dodał teraz troszeczkę nitra i dlatego mnie wyprzedził, ale ja mogę użyć teraz za to jego tunelu aerodynamicznego, który jest nawet lepszy niż nitro, no bo gdy dodajemy nitra,
To po prostu te z tyłu koła buksują, a wtedy samochód po prostu nie przyspiesza, tak? A jak jedziemy za kimś w tunelu, to samochód po prostu zajebiście przyspiesza i możemy naprawdę bardzo szybko kogoś dogonić. Ten ktoś z przodu może używać nitra, wszystko robić, a ja i tak go wyprzedzę. Także... No dobra, teraz mnie dogania też, no teraz łapię mój tunel, ale to będzie zakręt, więc trzeba się przygotować. Ale cwaniaczek, zobaczcie. Dobra, to ja też użyję nitra, co mi tam? Yeah, udało się. Dobra, mam tutaj zakręt, spokojnie, pięknie. Trzeba troszeczkę tym samochodem tak te zakręty pokonywać driftem leciutko, czy power slide'em, nazwijcie to jak chcecie. Bo jak widzicie, ta przyczepność jest taka tutaj umowna, nie jest zbyt dobra, jakby można się tego spodziewać, ale jak najbardziej da się jechać, nie ma takiego aż problemu z tym. Ogólnie prowadzenie jest przyjemne, no nie? Może troszeczkę brakuje czasami tej przyczepności i zdarza się, że samochód jest niestabilny, gdy się najedzie na jakiś wertep, na przykład na krawężnik albo coś innego takiego wystającego z drogi. Ale to są epizody i widzieliście, że kilka razy mi się tak zdarzyło, no ale to są rzadkie sytuacje i w przypadku tego samochodu nie ma takich problemów, na przykład z dodawaniem nitra. No niektóre samochody, jak się doda nitro troszeczkę, to z dupa normalnie wyprzedza przód. A tutaj tego problemu nie ma, tylko trzeba uważać też przy wyjściu z zakrętów. No ja nie gram na tym wspomaganiu, więc może ta moja opinia dla osób, które grają na wspomaganiu, może być taka nieobiektywna, ale staram się po prostu też powiedzieć swoimi słowami, jak te samochody się mniej więcej prowadzą, no bo na tym chyba najbardziej zależy, tak? Chociaż i tak właściwie w The Crew można wszystkie samochody kupić. No moim zdaniem Zagato nie jest tym najlepszym wozem, jaki posiadam w tej grze, z tego powodu, że no kurde, te światła z tyłu mnie strasznie denerwują. Lubię Astony i w ogóle, ale te światła z tyłu, nie wiem, jakoś rujnują cały ten klimat dla Astonów. On wygląda jak Pontiac Solstick. No masakra jest po prostu. No ale dobra, jadę sobie tutaj wyścig. Jedziemy do elektrowni wiatrowych, zdaje się. Czemu te wiatraki kręcą się tak powoli? Powiecie mi dlaczego, czy nie? Może nie ma wiatru? A znowu ten malutki wiatraczek się tutaj mocno kręcił. No wygląda tak, jakby one w tym momencie były zasilane z elektrowni jakiejś takiej zwykłej, przezwykłej. Się tak obracają leniwie. Powinny być wyłączone, ale mniejsza z tym. Fajne to jest, ja naprawdę bardzo lubię przemierzać te wszystkie miejsca w The Crew jakimś swoim ulubionym samochodem. Może Aston Martin Zagato do takich nie zależy, jak się patrzy z tyłu, ale od przodu jest naprawdę konkret. Bardzo mi się podoba od przodu. No i dobra, dojechaliśmy sobie na metę. Bardzo fajnie mi się nim jeździ, no nie mogę powiedzieć, że nie. Jest przyjemny w prowadzeniu. Chociaż, no mówię, ta przyczepność, tak? Co do tam tuningu, tutaj nie mamy za wielu opcji właśnie. Wiem, że jest jeden spoiler, ale zaraz wam zresztą mogę to zademonstrować, jak to wygląda. Wbijamy do tunela wyczynowego i sprawdźmy, co nam tutaj oferuje. Już go sobie oczywiście wcześniej tuningowałem. Ale chcę wam pokazać też, co tu mamy do wyboru. Oczywiście te zderzaki, które zakupiłem, to ich nie będzie. Ale zobaczcie, że te zmiany są tutaj kosmetyczne dosłownie. Chociaż nie, tutaj się sporo nawet zmienia. Ten grill jest tutaj inny, zobaczcie tutaj. Nie, troszeczkę się tam zmienia jednak. Ale ja wolę naprawdę ten standardowy wygląd z przodu, bo wygląda to dobrze. Natomiast tych świateł z tyłu w żaden sposób nie można zmienić, co mnie troszeczkę zabolało. One wyglądają tragicznie, naprawdę. Błotnika przedniego ani tylnego nie możemy zmienić. Nie wiem dlaczego, być może... O! Nie można też osłony wymienić, ciekawe.
psułoby to pewnie ogólnie wygląd tego samochodu. No bo Astony Martiny raczej z progami wyglądałyby dziwnie. Lusterka można sobie wymienić na te z włókna węglowego. I chyba spoiler, jest jeszcze taka opcja. Boże. Zobaczcie, jak to wygląda. O nie, no ludzie. Już wolę ten taki dyskretny. No i maska. No maska jest nawet do wymiany. Ja wolę tą zwykłą maskę. Tę zwykłą maskę. No i tak to wygląda. Można sobie tu kupować też te części za kasę. To zostało dodane po przejściu chyba tam jakiegoś poziomu w tej grze. W każdym razie ja bym chciał sobie robić do... Właśnie to jest fajne, bo można sobie teraz samochody robić na konkretne ulepszenie. Tutaj jest układ wydechowy, to dużo nie pozmieniamy, ale na przykład opony już możemy sobie wziąć premię do przyczepności. Co prawda staty troszeczkę nam spadają, ale ta przyczepność będzie lepsza później. Tak, tak przynajmniej wynika to z samouczka do The Crew. Także fajnie, że takie coś można kupić. Oczywiście kosztuje to sporo kasy i te części można zdobyć sobie na tych wyzwaniach, tak, umiejętności, ale no czasami nie ma na to czasu, a mamy dużo kasy, na przykład same miliony, bo jeździmy cały czas PvP, no to wtedy można sobie ulepszyć jakiś nowy samochód bardzo, bardzo szybciutko. Aston Martin Zagato nie jest to mój ulubiony samochód, natomiast jest całkiem spoko, no, prowadzi się całkiem spoko i nie mam jakby większych zastrzeżeń co do niego. Jeśli chodzi o prowadzenie, to naprawdę go lubię. Tylko widzicie, że na tych wyskokach czasami robi jakieś cyrki. Bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną w The Crew. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.